tej strony Beata z bloga Bliżej Projektów. Zarówno blog, jak i ten podcast skupiają się na tematyce zarządzania projektami, ponieważ pragnę, aby osoby, które są w tym punkcie, w tym miejscu, w którym ja byłam mniej więcej 2 lata temu, czyli wtedy, kiedy wymarzyłam sobie, że zostanę kierownikiem projektu, że będę pracować w projektach, żeby one miały wsparcie starszej koleżanki, która może trochę podpowiedzieć, trochę zainspirować, może pokazać jakieś zagadnienia z innej strony, z innej perspektywy. Więcej informacji na mój temat znajdziecie w zakładce o mnie na blogu www.bliżejprojektów.pl. Oczywiście pisane bez polskich znaków. A teraz zapraszam Was do kolejnego odcinka, już drugiego, jestem bardzo podekscytowana, w którym będę mówić o kick-off meetingu. Pomijając wstęp, może przejdźmy od razu do kluczowego pytania, czyli czym w ogóle jest kick-off meeting? Sama nazwa może brzmieć dość zagadkowo, no ale skoro meeting, to już pewno domyślamy się, że to jest jakieś spotkanie. Kick-off to po staropolsku rozpoczęcie, otwarcie albo początek. Stąd już łatwo się domyślić, że kick-off meeting to spotkanie wprowadzające do projektu. Swego rodzaju taka oficjalna inauguracja. Pierwsze spotkanie zespołu projektowego z klientem albo sponsorem projektu. Jest ono przeprowadzane na początku każdego nowego projektu. A przynajmniej w teorii powinno być. Jest to kolejny krok po tym, jak konsultanci, handlowcy i inne osoby przeprowadzili wielogodzinne rozmowy z klientem. Dzięki temu podpisane zostały umowy oraz uzgodniony został wykaz prac, tak zwany SOWY, czyli Statement of Work. Zostały uzgodnione koszty i harmonogram projektu. Oczywiście część z tych dokumentów może być jeszcze w fazie, powiedzmy, dopracowywania, ale nasze cele, wizja i zakres są ogólnie znane i akceptowane przez wszystkich. Dlaczego kick-off meeting jest taki ważny? Ponieważ jest to pierwsze formalne spotkanie z naszym klientem albo sponsorem projektu. Kick-off meeting to bardzo dobra okazja, aby nasz zespół projektowy poznał osoby, z którymi ma współpracować. Dlaczego piszę o współpracy, a nie pracy dla kogoś? Bo uważam, że to obie strony przyczyniają się do osiągnięcia oczekiwanych wyników projektu. Zadaniem klienta czy sponsora projektu jest jasne sprecyzowanie, czego potrzebuje oraz dawanie feedbacku zespołowi, udział w wyznaczaniu kierunku, w jakim nasze przedsięwzięcie ma zmierzać. A my, jako zespół projektowy, powinniśmy zadbać o zrozumienie celów, wartości oraz oczekiwań klienta. To wszystko tworzy środowisko, które umożliwia osiągnięcie wspólnego sukcesu. Przejdźmy teraz do kluczowego zagadnienia, wokół którego skupia się ten podcast, a mianowicie jak się przygotować do kick-off meetingu i na co zwrócić uwagę. Dobre przygotowanie i odpowiedzenie sobie na kilka istotnych pytań może znacząco wpłynąć na nadanie odpowiedniego tonu pozostałej części projektu oraz na jego przyszłość. Zaraz wymienię Wam podstawowe kwestie, na które moim zdaniem warto zwrócić uwagę, aby dobrze się przygotować do przeprowadzenia takiego spotkania. Pierwszą kluczową kwestią jest pytanie, jaki jest kontekst projektu, czyli dlaczego ten projekt jest istotny i co sprawia, że jest wart realizacji. Drugą sprawą to zdefiniowanie, czym jest sukces, czyli jak wygląda ogólna wizja i cel naszego projektu. Jeśli cel został już wcześniej jasno określony, to przypomnij go uczestnikom spotkania. Czy zarówno po stronie klienta, jak i naszego zespołu cel, który został już wyznaczony, jest zrozumiały i akceptowany? Trzecia kwestia to podstawowe kroki, procesy i działania. Gdy już mamy cel, warto podkreślić na spotkaniu, co należy zrobić, aby osiągnąć sukces. Czwartą istotną rzeczą jest przedstawienie zespołu i ról, czyli to, że wszyscy interesariusze powinni wzajemnie rozumieć, jakie są ich obowiązki i odpowiedzialności podczas trwania projektu. Piąta sprawa
to zaplanowanie komunikacji, bo cały zespół powinien ustanowić efektywne sposoby współpracy i komunikacji. Warto stworzyć plan komunikacji i na jego podstawie wspólnie ustalić podejście do wszystkich przyszłych spotkań, ich formę oraz częstotliwość. Kolejną kwestią jest zastanowienie się nad tym, co może pójść nie tak. Aby zminimalizować potencjalne ryzyko, no albo niespodzianki, jak kto woli to nazywać, warto zastanowić się nad wszelkimi problemami, jakie mogą się pojawić, a następnie przygotować plan awaryjny w każdym przypadku i spokojnie przedstawić to klientowi, zgodnie z mądrością ludową, zawczasu ostrzeżony, na czas uzbrojony. Siódma istotna sprawa to zadbanie o zaufanie. Musimy pokazać się z jak najlepszej strony. Wzbudzić entuzjazm i zaufanie w kliencie. Zadbać o odpowiedni poziom zaangażowania i entuzjazmu naszego zespołu. Przed spotkaniem z klientem warto zbadać nastroje w naszym zespole. Pozwolić jego członkom na zaadresowanie ich obaw, a następnie na nie odpowiedzieć. Tak, żeby kick-off z klientem nie był popisem naszych umiejętności aktorskich. To spotkanie to dopiero początek przygody, więc warto się do niej pozytywnie nastawić i rozwiązać wszelkie problemy z nastawieniem już na początku projektu, tak aby wejść w niego z czystą kartą. Ósma sprawa, o którą powinniśmy zadbać, przygotowując się do kick-off meetingu, jest postaranie się o zarezerwowanie czasu na Q&A, czyli sesję pytań. Myślę, że jest to istotne, aby zarezerwować trochę czasu na pytania pojawiające się ze strony zespołu albo klienta. Pomogą nam one jeszcze lepiej zrozumieć oczekiwania i potrzeby osób zaangażowanych w projekt. Mogą także pojawić się kwestie, o których po prostu nie pomyśleliśmy wcześniej, a które są kluczowe dla naszego projektu. Warto dać sobie i innym szansę na ich przedstawienie. I ostatnia rzecz, o którą warto zadbać, to zapisanie kluczowych kwestii, czyli zadbanie o to, aby podczas spotkania ktoś robił notatki. To bardzo ważne, aby w razie konieczności odpowiednio zaadresować pytania czy wątpliwości interesariuszy, albo na przykład nowe ustalenia, które pojawiły się podczas spotkania. I już powoli kończąc, spotkanie początkowe projektu jest zwykle związane z zakończeniem planowania i przejściem do etapu realizacji. Jego główną intencją jest przedstawienie celów projektu, zaangażowanie zespołu i klienta w prace projektowe oraz wprowadzenie ról i odpowiedzialności poszczególnych interesariuszy. Warto dobrze się do niego przygotować i zaopiekować się kwestiami takimi jak oczekiwania, potrzeby klienta czy ryzyko. Przede wszystkim dlatego, aby rozpocząć projekt z odpowiednim nastawieniem oraz zbudować podstawy dla autentycznych i opartych na szacunku i zaufaniu relacji z klientem i zespołem. Myślę, że to w przyszłości zaprocentuje. I ostatnia rzecz, o której chciałam wspomnieć, to to, że na moim blogu www.bliżejprojektów.pl pisanym bez polskich znaków możesz znaleźć szablon prezentacji do kick-off meetingu i możesz go pobrać, zainspirować się nim troszkę przy przygotowywaniu swojej prezentacji, swojej dokumentacji na spotkania projektowe. Także śmiało korzystaj, link do tego posta, w którym będzie dostępny szablon kick-off meetingu, załączę do opisu tego odcinka. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Fajnie by było, gdybyś napisał do mnie, jeśli masz taką możliwość, jeśli masz taką chęć, bo bardzo cenię sobie wskazówki, feedback. Chciałabym tworzyć użyteczne treści, treści, które są wartościowe, dlatego bardzo, bardzo będę wdzięczna za jakikolwiek kontakt z Twojej strony. Moją stronę znajdziesz pod adresem www.bliżejprojektów.pl pisane bez polskich znaków. Cieszę się, że jesteśmy bliżej projektu. Miłego dnia.